Nie, 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 to nie jest branie ryby. Słuchajcie, jeszcze kontynuujemy ten nasz ciąg tych filmików, co tam trzeba wziąć na plażę ze sobą. To wiadomo, oprócz wędki, kołowrotka, no i tam jakieś żyłki, najlepiej, nie wiem, 25, 6, 8. Przypon by się przydał. Tak wygląda normalnie kupny przypon, zobaczcie. Dwa haczyki, to zgodnie z prawem polskim można dwa haczyki łowić. Z jednej strony jest zakończony agrafką, skrętlikiem. Tutaj podpinamy żyłkę, tutaj podpinamy ciężarek na odwrót. Taki zestaw kosztuje 6 zł, kupicie go w każdym sklepie wędkarskim, no tak mam nadzieję. W każdym razie tutaj u nas na Pomorzu to każdy sklep wędkarski jest w coś takiego wyposażony. Jak nawet byście nie kupili, to zawsze można w sklepie w porcie coś takiego kupić. Mamy tam dobry sprzęt wędkarski w tym sklepie, około 6 zł, rzecz niezbędna, możecie sobie to sami oczywiście zrobić, ale wiecie, za 6 zł to czasami nie warto sobie głowy zawracać. Od razu też jedna ważna rzecz, to jest taka, że raczej to się nie zrywa, wiecie, tutaj nie ma żadnych, na plaży nie mamy, w morzu nie mamy żadnych zaczepów, więc no, byście musieli naprawdę mocno chcieć, żeby to urwać, coś z tym zrobić, więc taki jeden zestaw to starcza na długo, ale zawsze warto mieć jakieś 2-3 na jakieś ekstremalne, nie wiem, przypadki, kłoda w wodzie czy coś takiego. Dobra, jak na razie jeszcze nic nie mamy, trudno, żeby coś było, bo kiepski ze mnie wędkarz, ale zobaczymy, no będzie dobrze, zobaczcie, piękną mamy pogodę, więc zapowiada się naprawdę świetnie, wieczór będzie dobry, na razie jest szósta, więc jeszcze jest ok. Mało ludzi na plaży. Przed chwilą się tam jeszcze ktoś kąpał. Tak jak widzimy, więcej spacerowiczów niż wędkarzy. Ta sytuacja się zmieni. Tak, czym bardziej ciemno jest, tym ta sytuacja jest, zmienia się na korzyść wędkarzy, jeżeli chodzi o ilość. No, jeżeli chodzi też o to, kiedy ryby biorą, no to teraz w okresie październik, to wiadomo, że okres, jak się ściemni po prostu, to zdecydowanie jest więcej tego wszystkiego, tych rybek w wodzie. No tak słyszałem po prostu od tutaj wędkarzy, że to no jednak jak się ściemni, to zaczynają się też żerowania. No i tak przeważnie ludzie, którzy się nastawiają na flądrę, no to wtedy no jest zdecydowanie więcej tego wszystkiego. No jak na razie my tutaj stoimy, piękne okoliczności przyrody, więc nic nie tracimy z tego, że po prostu nie ma brania. Nie wieje dzisiaj wietrzyk, woda, no tak jak widzicie, jest, no nie jest upfalowana, bardzo fajnie, byłoby widać branie, jakby były. No nastawiamy się, że będziemy czekać gdzieś tak do godziny 24, więc może się coś wydarzy. No zobaczymy, no na razie jest tak jak jest. Trzymajcie się.